Coraz więcej ludzi, którzy obserwują to, co dzieje się obecnie na świecie wokół nas, dochodzi do wniosku, że żyjemy w naprawdę ważnym punkcie historii punkcie, który będzie wiązał się z różnymi przemianami społecznymi, gospodarczymi, ekonomicznymi i coraz więcej ludzi czuje taką potrzebę przygotowania. Niektórzy specjaliści od ekonomii czy od gry na giełdzie sugerują pewne rozwiązania, aby inwestować na przykład w kryptowaluty, na przykład Bitcoina, albo w bardziej szlachetne materiały, takie jak złoto czy srebro. Co radzi Jezus? W tym całym chaosie i w tych trudnych czasach zapraszam do kolejnego odcinka z serii środowego koła ratunkowego. Zanim dotkniemy sedna, żeby dowiedzieć się, co radzi ten naprawdę nietypowy specjalista ekonomii, jakim jest Jezus, w jaki sposób przygotować się na te trudne czasy, na czasy końca, o których również dużo mówi Biblia, to chciałbym wspomnieć, że jest to cała seria poświęcona Księdze Apokalipsy. Obecnie jesteśmy w trzecim rozdziale tej księgi i tutaj dzisiaj będziemy zatrzymywać się, pochylać nad wersetami od 14 po werset 22 jest to już siódme przesłanie siódmy list Jezusa do kościołów Azji mniejszej i ten zaadresowany jest do kościoła w Laodycei List Jezusa do kościoła w Laodycei jest szczególny pod kilkoma względami. Między innymi, Jezus nie zawarł do tego kościoła żadnej pochwały. We wszystkich pozostałych sześciu listach zawsze taka pochwała była. Raz mniejsza, raz większa, ale zawsze była obecna. Natomiast gdy Jezus patrzy na ten kościół, to w zasadzie nie ma nic dobrego o nim do powiedzenia. Wydaje się, że można to nieraz porównać do tego, gdy patrzymy na niektórych, niektóre osoby. Osoby. Czasami mijamy na ulicy ludzi, którzy przez nadmierne używanie alkoholu leżą w swoich wymiocinach, tak? I trudno by nam było powiedzieć coś pozytywnego o tych ludziach. Być może najchętniej byśmy ich już skreślili. Jednak gdy patrzymy, w jaki sposób Jezus traktuje ten kościół. To z jednej strony On robi mu, mu ten wyrzut, że On jest letni, że nie jest zimny, że nie jest gorący. Jezus nawet tutaj używa takich dosadnych słów, że jeżeli ten stan się nie zmieni, to on zwymiotuje ten kościół. Tak? Jezus, gdy patrzył na stan tego kościoła, to miał odruch wymiotny. Być może nieraz, gdy patrzymy na różnych ludzi, też mamy taki, taki odruch. Jednak Jezus nie przekreślił tego kościoła. Jezus pokazał rozwiązanie. Tak? Powiedzieliśmy sobie już kiedyś o tym, że to Jezus jest rozwiązaniem na te wszystkie bolączki i problemy. Swojego kościoła, również problemy twoje, moje, jak również całego świata. Na czym polegała owa letniość? W 17 wersecie trzeciego rozdziału czytamy takie oto słowa. Jezus mówi, ponieważ Ty mówisz, bogaty jestem, i wzbogaciłem się, i niczego nie potrzebuję. A nie wiesz, żeś pożałowania godzien nędzasz i biedak ślepy i goły. Rzeczywiście Kościół w Laodycei był bardzo bogaty. Różne dokumenty historyczne o tym świadczą. Oni byli naprawdę samowystarczalni. Oni nawet kiedy miasto było zburzone pod wpływem trzęsienia ziemi nie potrzebowali jakiegoś dofinansowania z cesarstwa rzymskiego ale byli samowystarczalni tak powiedzieli nie my sobie spokojnie ze wszystkim damy radę nie musicie nam pomagać, nie potrzebujemy pomocy z zewnątrz. Wydaje się, że opis ten w bardzo trafny sposób również opisuje dzisiejszy świat: Europę Zachodnią, Amerykę Północną, Australię. Jakby ludzie są coraz bardziej. Bogaci, materialnie im się powodzi i czują się niezależni, tak? bo jakby mają to w głowie, że pieniądz to, to władza, to pewne możliwości i, i, i mogą sobie pozwolić na, na naprawdę różne rzeczy. Tak? I jest to stan zupełnie odwrotny od tego, w jakim był kościół w Smyrnie? Jeśli pamiętacie, to tam Jezus mówił to, do tego kościoła. To był wers, rozdział drugi, i tutaj werset dziewiąty. Znam ucisk Twój i ubóstwo, lecz tyś bogaty. Tamten kościół był biedny materialnie, ale był bogaty duchowo. Wydaje się, że kościół w Lałdy coś zupełnie na odwrót. On jest bogaty materialnie, ale strasznie biedny duchowo. On mówi bogaty jestem, a Jezus mówi, ty jesteś nędzarz i biedak, ślepy i goły. Chociaż na pewno każdy z nas lubi wygodę, jakiś komfort, jednak z duchowej perspektywy widać, że to nieraz w bardzo prosty sposób psuje duchowe życie, psuje taką zależność od Boga. To jest ciekawe, kiedy Izraelici mieli wejść do ziemi obiecanej, do tej krainy mlekiem i miodem płynącej, to gdy właśnie wchodzili, to Bóg powiedział: Uważaj! Tak, uważaj, żeby to bogactwo nie zamęciło ci w, w, w głowie. Gdy Bóg prowadził Izraelitów przez pustynię, to cały czas oni byli zależni od niego. Bóg karmił ich manną, wydobywał wodę ze skały, w cudowny sposób troszczył się o nich. Sandały im się nie niszczyły, ubranie im się nie niszczyło. Jakby byli cały czas zależni od Boga. Ale gdy wchodzili w ten lepszy świat, w tą lepszą krainę, to Bóg na samym początku powiedział: "Uważaj. Tak, uważaj, żebyś nie poczuł się zbyt pewnie i zbyt samowystarczalnie. I gdy my weszliśmy jako społeczeństwo, jako cywilizacja w te powiedzmy lepsze czasy, to również wydaje się, że Bóg mówi: Uważaj. Tak, uważaj, bo może się okazać, że rzeczywiście materialnie i fizycznie niczego ci nie brak, ale duchowo jesteś nędzarz i jesteś zupełnie nieprzygotowany na to, żeby wejść do królestwa, które Bóg przygotował. Jaką radę zatem ma Jezus dla tego kościoła? Werset 18. Radzę ci, abyś nabył u mnie złota w ogniu wypróbowanego, abyś się wzbogacił i abyś przyodział szaty białe, aby nie wystąpiła na jaw haniebna nagość Twoja oraz maści, by nią namaścić oczy Twoje, abyś przejrzał. Bardzo ciekawa rada. Jezus sugeruje, aby inwestować w złoto. Jednak złoto, jednak nie bitcoin, jednak nie srebro, ale Jezus sugeruje, żeby inwestować w złoto. Oczywiście, księga Apokalipsy to język symboli. Co Biblia i co Jezus miał na myśli, gdy mówił o tym, żeby u niego nabyć złota w ogniu wypróbowanego? Gdy czytamy pierwszy list Piotra, i tutaj rozdział pierwszy, werset siódmy, to napotykamy na takie słowa. Ażeby wypróbowana wiara wasza okazała się cenniejsza niż znikome złoto w ogniu wypróbowane ku chwale i czci i sławie, gdy się objawi Jezus Chrystus. Zatem złoto w ogniu wypróbowane jest tutaj porównane do wiary. I rzeczywiście czegoś takiego Jezus od nas oczekuje. Tym chce, tym chce nas obdarzyć. On zdaje sobie sprawę, że w czasach końca Bitcoin, srebro czy nawet złoto nam nie pomogą, ale jedynie. Takie bezwzględne zaufanie do niego. On obiecuje przeprowadzić swoich naśladowców, swoje dzieci przez najtrudniejsze doświadczenia. I, I tak jak w cudowny sposób prowadził Izraelitów przez pustynię, tak jak w cudowny sposób prowadził Kościół w pierwszym wieku, tak w cudowny sposób będzie prowadził swój kościół, swoich wiernych na samym końcu. I dlatego już dzisiaj Jezus radzi nam, radzi nam jako specjalista od zbawienia, od życia wiecznego. Ona radzi nam, aby zainwestować w złoto, aby zainwestować w wiarę. I w księdze Izajasza czytamy w 49 rozdziale takie niezwykłe słowa. Jezus mówi... Wtedy poznasz, że ja jestem Pan i że nie zawiodą się ci, którzy we mnie pokładają nadzieję. 49 rozdział, werset 23. Nie zawiodą się ci, którzy we mnie pokładają nadzieję, mówi Bóg. Tak, jeżeli ty inwestujesz w swoją relację z Bogiem, w swoje zaufanie Bogu, to to Cię przeprowadzi, to da Ci siłę. To pomoże Ci przejść przez te doświadczenia, przez różne uciski. Dlatego, jeżeli zastanawia się w jakiś sposób przygotować się na trudne czasy, które są przed nami, z pewnością są przed nami, to Jezus sugeruje Ci: Inwestuj w złoto, czyli inwestuj w zaufanie, w wiarę w Niego. A to przeprowadzi Cię przez te trudne czasy i doprowadzi Cię do prawdziwego Królestwa.